będzie szukanie, prawda, zbawienia swoim Zbawicielem. Tu będziemy tworzyć sobie Zbawiciela. Tu będziemy, prawda, pytać się o tamten ktoś, prawda, duch wywołuje. To pójdę do niego, dowiem się, co ten duch mojego przodka na przykład powie mi na temat mojej sytuacji. Tu pójdę do jakiejś dobrej wróżki, bo słyszałam, mówili o niej, że ta przepowiada przyszłość, że wszystko się sprawdza. Niech mi powie, co mnie czeka. I czynimy to, co jest w oczach Bożych obrzydliwością. Bo zapraszamy złego ducha w nasze życie. Bo nie ma innego Pana poza Jezusem Chrystusem. Bo żadnym wahadełkiem ani feng shui nie zmienimy rzeczywistości, w której żyjemy. I nic nam nie pomoże, że przestawimy łóżko na sam środek, choć zupełnie nam to nie pasuje, a tylko tu według feng shui nie ma żadnych żył, a dobra energia wpływa, nie? Ducha do granic, a nie wierzymy. Dlaczego? Bo nie wierzymy Jezusowi. Bo nie poznaliśmy go jako Pana. Bo nie otworzyliśmy się z nim na tę relację. To jeszcze pewnie będzie coś więcej powiedziane podczas komisji, ale na razie chociaż tyle nam tutaj sygnalizuje. Kiedy zaczyna się chrześcijaństwo? No powiedzielibyśmy z chwilą Chrztu Świętego. Tak, formalnie. To, że rzeczywiście zanurzenie w Panie jest bardzo trudne. Ale to chrześcijaństwo praktyczne, to, które jest realizowane, zaczyna się dopiero wtedy, gdy rezygnuje z własnych planów, a pytam o wolę Boga. Pytam się, Panie Jezu, a co Ty byś chciał, żebym ja uczynił? I w życiu tego, który wybiera Chrystusa, który ma niczym nieograniczoną swobodę działania, ale konfrontuje swoje wybory z Jezusem Chrystusem i wybiera najlepszy sposób, najlepsze wyjście, to, podpowiedziane przez Pana Boga, tam zaczyna się kształtować i ład, i pokój, i harmonia, miłość, łagodność, cierpliwość, opanowanie. Wszystkie dary, owoce, przepraszam, wszystkie owoce Ducha Świętego. Stać przed wywołaniem. Teraz zadam Wam pytanie, czy można Jezusowi na tę propozycję, aby był Panem naszego życia, powiedzieć nie? Można czy nie można? Pytanie na to, jeśli go mądrzą. Można? Agnieszka? No tak, bo każdy ma swoją wolę. No właśnie, no można. I Jan Paweł II też tak powiedział. Posłuchajmy jego słów z tej samej pielgrzymki 79 roku, tylko że z błoni krakowskiej. Sam historyczny proces świadomości i wyboru człowieka jakże bardzo związany jest z żywą tradycją jego własnego narodu, w której poprzez całe pokolenia odzywają się żywym słowem, żywym echem słowa Chrystusa, świadectwo Ewangelii, kultura chrześcijańska, obyczaj zrodzony wiary, nadziei i miłości. Człowiek wybiera świadomie, z wewnętrzną wolnością. Tu tradycja nie stanowi ograniczenia. Jest skarbcem, jest duchowym zasobem, jest wielkim wspólnym dobrem, które potwierdza się każdym wyborem, każdym szlachetnym czynem, każdym autentycznie po chrześcijańsku przeżytym życiem. Czy można odetchnąć to wszystko? Czy można powiedzieć nie? Czy można odrzucić Chrystusa i wszystko to, co On wniósł w dzieje człowieka? Oczywiście, że można. Człowiek jest wolny. Ale pytanie zasadnicze, czy wolno i w imię czego wolno? Jaki argument rozumiem? Jaką wartość woli i serca możesz przedłożyć sobie samemu i bliźnim i rodakom i narodowi, ażeby odrzucić, ażeby powiedzieć nie temu, czym wszyscy żyliśmy przez tysiące lat? Temu, co stworzyło podstawę naszej tożsamości i zawsze ją stanowiło. Kiedyś Chrystus zapytał apostołów, a było to po zapowiedzi ustanowienia Eucharystii, i gdy różni odsuwali się od Niego, czyż i Wy chcecie odejść? Pozwólcie, że następca Piotra powtórzy dzisiaj wobec Was wszystkich tu zgromadzonych. Panie, do kogoż pójdziemy? Ty dasz słowa życia wiecznego. Dzisiaj takim samym pytaniem Jezus daje wobec Ciebie. Czy Ty chcesz odejść? Możesz powiedzieć nie, ale zadaję Ci to pytanie, które papież postawił. Możesz powiedzieć nie, bo jesteś wolny, ale czy wolno Ci to powiedzieć
Boga coś woli serca, możesz przedłożyć sobie i innym, by odrzucić. By powiedzieć nie. Panie, do kogoś pójdziemy? Czy wy chcecie odejść? Czy wiesz, do kogo chcesz odejść? Co wygadało?